Państwo, proszę o ciszę. Witam wszystkich na 40. sesji Rady Miejskiej w Stawiskach na 30 grudnia 2021 roku. Witam panią wiceburmistrz Iwonę Niedźwiecką. Witam panią skarbnik Iwonę Osman i was, koleżanki i koledzy radni. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 na 15 radnych. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu obrad 39. sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2021 roku. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt piąty, interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt szósty, odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt siódmy, informacje. Punkt ósmy, zamknięcie obrad sesji. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie ma uwag, przechodzimy zatem do realizacji porządku. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu obrad 39. sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2021 roku. Protokół został udostępniony radnie. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie ma uwag, przechodzimy zatem do głosowania na przyjęcie protokołu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Projekt uchwały został udostępniony Radzie oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania, uwagi do projektu? Nie ma pytań. Pan Zalewski, proszę. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy wy jesteście ode mnie tacy bliższejsi, bo ja jestem jakoś tutaj biały, ze względu na to, że ja nie mam nic uwag jakich takich, tylko czy wy wszystko rozumiecie w tych poprawkach? Ja tak bym chciał się spytać. Bo my tak nie przesłucham tego, bo ja martwię się o siebie tylko. Ja mówię sam do siebie, że ja jestem jakiś pożar tego, bo albo to trzeba się trochę przeczytać, albo coś, ja tylko wczoraj tak pobieżnie przyleciałem, to tam się nic nie zmienia, tylko chciałem się dowiedzieć jednej rzeczy. Co znaczy słowo ponadto na końcu tej uchwały? Zobaczcie tam, ponadto i tam są takie rzeczy, tylko chciałbym, żeby mi wyjaśniono. Na końcu, no. Ponadto i co to tam za wydatki są, te dodatkowe jakieś. Tylko to muszę mieć. Zwiększono plan na 43 000 zł na dołożenie uczniów do szkół, o to chodzi? I tam jest też słowo ponadto? Tak, tego, że jest inny rozdział już. Aha. Jest rozdział 801.01, który dotyczy jednostek organizacyjnych, a 801.13 dołożenie uczniów jest w jednostce urzędu. Dlatego jest też ponadto. W dziale tym. Jak mi pani skarb wytłumaczyła, od razu jestem wyświecona. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Czy ktoś chciałby coś złożyć? Pan Maciejewski. Ja chciałbym do pani wiceprzewodniczącej swojej szczególnej drodze. No ja bym się poproszę pana i z roboty nie jest, tylko to takie, nie chcę mi to powiedzieć. Kawałek czegoś, więc sam bym zrobił tego i dany to trwało czasu. 8 miesięcy proszę. Osiem miesięcy, tam ludzie samochody już jeden czy za miesięcy straci. A Sokołowski też mało się nie rozwali. I to przez drogę 3 metry zrobić na 2 metry. Tego, co pani burmistrz ostatnio mówiła, to zlecona jest... No Wiciński, ale nie ma, powie w tym roku tak, ale już koniec roku nie będzie. Gwarantuję, że na wiosnę nie będzie. No
Deszcz zrobił, nie. Teraz pani woli nie sprzyja. Sprzyja, sprzyja, bo Harry Potter sprzyja. A tutaj jest... Marynka, bo do ciebie było pytanie? Nie, Marynka odpowiada to, co było Andrzejowi przedpowiadane na pytanie. A to było zgłoszone w marcu. No dobrze, ale pan Wiciński nie ma tylko jednego kawałka na utracie, tylko miał obwodnicę i wiele innych zadań. Ja też czekam na zadanie, które jest zgłoszone dla pana Wicińskiego. Myślę, że ono jest zapisane, gdzieś tak, jest. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby ten ja już zawsze zapominam o zadanie pytania, a to już powinno być 3 sesje wcześniej. Chodzi o autobus ten Białystok, kolo Białystok, który został skasowany. Miał być to, żeby walczyć z wykluczeniem tak zwanym transportowym, komunikacyjnym, a to jest najważniejszy był autobus od lat, który jeździł tą trasą kolno Staliski Białystok. To jest jedyny kontakt z naszym województwem tak naprawdę, gdzie przeważnie jeżdżą ludzie tym autobusem chorzy, którzy jeżdżą do specjalistów i studenci. Studenci. O to chodzi, że też się zdziwiłem, bo ja się nie interesowałem tym, tylko że kiedyś tam przypomnieli. No. I to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, ja bym chciał, żeby wniosek jakiś złożyć. To już tego autobusu nie ma na Białystoku. Nie, no właśnie i to jest tragedia, no. Dobrze, ktoś jeszcze, pan Biurek? Ja chciałbym troszeczkę, żeby troszeczkę lepiej posypywała drogi lokalne, bo to Bryszlisko jest po tych wioskach i po tych drogach, po tych bocznych. Te drogi są główne, są posypywane, a tutaj to widać, że przyjedzie szybkim biegiem, od się do siami. Roboty zrobił, troszeczkę przez kontrolę. A jesteś tam, nie mogę wrócić, jest społeczny. Ale do roboty, bo tu jest naprawdę wszystko się mieszkańcy starszy na to. Nie tylko w moich miejscowościach, więc... Mi się naprawdę przejdzie, co jak minie tego pan. Nie wiem, ale żeby tak to szupili, bo to naprawdę jest to szczerość tego, ale w miarę możliwości, żeby to było tak... Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby... Nikt więcej, dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6 porządku obrad, odpowiedzi na gratulacje, zapytania radnych i wolne wnioski. Tutaj wszystko zostało przez panią wiceburmistrz napisane. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, informacje. Czy są, ktoś chciałby coś podać w informacjach? Panie Rosie. Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej, Szosowej i Pocztowej chciałabym bardzo podziękować za inwestycje, które zostały wykonane w tym roku w Zachodnik. Z uwagi na to, że naprawdę ten podzielony zakręt szczególnie, że on był bardzo niebezpieczny i w związku z tym no i mówiłam, że bardziej estetycznie teraz to wygląda. Następnie jeszcze naszła mi taka właśnie uwaga, że ten był rokiem wydarzeń kulturalnych. Właśnie wydarzenia, które odbywały się na świeżym powietrzu, jak w pomieszczeniach. Ale często były one opieczętowane jakby nazwiskiem pani burmistrz i myślę, że były one na wysokim poziomie. Ja staram się bywać jakby na tych uroczystościach i widzę, że Stawiski no, nie powstydzą się tych wszelkich wystąpień. Chociażby tutaj jarmarki, które odbywały się w parku. Spora ilość ludzi nad tym pracowała, bo mi tutaj ukłon trzeba pewnie zrobić w kierunku popisu. Ukłon w kierunku strażaków. No ale także stowarzyszeń, które działają po terenie właśnie. Stowarzyszenia, jak to się nazywa? Mało gospodyń.
No cóż, skoro jest pan przy głosie, to jeszcze powiem, że niech ten rok następny będzie dobrym rokiem. Niech nasza gmina się rozwija, a my dobrze spuszczmy nasze mieszkanie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać na temat? Nie, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy zatem porządek obrad dzisiejszej sesji. Sesję uważam za zamkniętą, ale jeszcze nie przyszedłem. Ale korzystając, że jestem jeszcze przy głosie, więc chciałbym tutaj w imieniu nas wszystkich życzyć naszym mieszkańcom wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym 2022 roku, realizacji wszystkich planów, czy to zawodowych, czy osobistych, żeby ta pandemia od nas w końcu odeszła i ten rok przyszły był lepszy niż ten, który się właśnie kończy. Wszystkiego dobrego. Nie odejdzie pandemia, jeszcze zniknie to do dziękuję bardzo. Trzeba się